NATO i USA. NATO analizuje błędy w Afganistanie. Jens Stoltenberg. NATO musi przeanalizować błędy popełnione w Afganistanie. NATO musi przeanalizować błędy popełnione w Afganistanie, ocenił szef sojuszu Jens Stoltenberg w czwartkowym wywiadzie dla europejskich gazet, w tym włoskiej Il Sole 24 Ore. Dodał, że bez USA i NATO Unia nie będzie w stanie obronić Europy. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego powiedział, NATO musi potrafić poddać się krytyce. Według niego obecna sytuacja w Afganistanie to tragedia dla narodu. To straszne, że osiągnięty w ostatnich latach postęp społeczny jest zagrożony, przyznał. Mogliśmy poczekać dłużej po 20 latach inwestowania w afgańskie siły zbrojne, ocenił Stoltenberg. Jego zdaniem wojsku tego kraju brakuje przywództwa, tak politycznego, jak i militarnego. NATO, jak wskazał sekretarz generalny, umożliwiło ważny rozwój społeczny Afganistanu. W ostatnich 20 latach potrafiliśmy nie dopuścić do tego, by Afganistan stał się bezpiecznym portem międzynarodowego terroryzmu, wskazał Stoltenberg. Następnie zaznaczył, niezależnie od tego, co stanie się w tym kraju, Ameryka Północna i Europa muszą pozostać zjednoczone, bo stoimy w obliczu zmiany równowagi sił na poziomie globalnym z powodu bardziej agresywnej polityki Rosji i rozwoju Chin. Wyraził przekonanie, że NATO pozostaje bardzo silnym sojuszem. Na uwagę, że są głosy o potrzebie stworzenia wojska Unia Europejska odparł, myślenie, że Europa mogłaby się obronić bez Stanów Zjednoczonych czy NATO jest błędne. Unia Europejska nigdy nie będzie w stanie obronić Europy, uważa szef sojuszu i jako powód podał przyczyny finansowe i geograficzne. Każda próba poluzowania więzi transatlantyckiej osłabiłaby nie tylko NATO, ale podzieliłaby także samą Europę, ostrzegł Stoltenberg.